Cześć i czołem moi kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Euro Truck Simulatora 2. Dzisiaj taki odcinek przypominający i troszkę grający, bo zrobiłem konkurs, a ponoć się porywał dźwięki. Nie było wiadomo o co chodzi i tak dalej, więc słuchajcie, jest konkurs, w którym jest do wygrania smyczka markowa. Ja zaraz ją pokażę. Oczywiście nie mogło być zbyt łatwo i nie mogło być zbyt pięknie. Małża wszystko porozkładała, poprzekładała jak to małża po remoncie. Smycz markowa, o taka o. Z nazwą kanałów, czyli MarkoweYT i MarkoweVlogi. I taka smyczka jest do wygrania za co? Za to, że napiszecie rymowankę, 4 wersje, jakąś rymowankę, na przykład tytułem przewodnim niech będzie dlaczego oglądam Markowego albo dlaczego go nie oglądam. Tutaj możecie się wykazać kreatywnością. Smyczek mam jeszcze sporo, więc tak naprawdę nie wiem, czy wygra jedna osoba, czy wygrają dwie osoby, czy wygra osób 5. Biorąc pod uwagę wielkość mojego kanału, to jak wygra jedna, będzie super, jak wygra dwie też będzie fajnie. Szukam jakiejś trasy, na której można zarobić i się nie narobić, bo jeszcze mnie czekają drobne poprawki remontowe i tak naprawdę coś takiego za 14 tysięcy, 15 byłoby miło wziąć, ale chyba nic takiego nie znajdziemy, więc zrobimy sobie taką krótką trasę z samochodami z Toulouse do Bordeaux, bo troszkę jestem nie w czasie, chyba że damy tą. Dobra, zróbmy tą trasę. Jeszcze chciałbym to zrobić, póki żonka nie wróci, więc mam to tak maks pół godziny, więc taka traska będzie optymalna. Jak znacie moją ideę jeżdżenia, to jeżeli mam zrobić trasę szybko, to oczywiście będziemy zasuwać. To oczywiście będziemy zasuwać. W tym wypadku jestem usprawiedliwiony, bo mi się śpieszy. Chociaż w sumie tak mówią chyba wszyscy piraci drogowi. Także słuchajcie, jest konkurs do wygrania smyczka. Oczywiście standardowo. Polepszenie takiej rymowanki, fraszki, wierszyku, frazesiku śmiesznego bądź nie. Napiszcie mi komentarz, oczywiście pod tym filmem. No i tak naprawdę, jako że to jest konkurs raczej dosyć prosty i nie trzeba się wiele wykazać, to od razu po tym komentarzu możecie napisać na jakimś Discordzie, Facebooku, jak tam chcecie, adres do wysyłki, bo myślę do 5 maksymalnie, może nie będę więcej wysyłał, ale myślę, że tak z 5 osób spokojnie wygra i będzie mogła taką smyczkę otrzymać. A co? Mam gest. Czyli jak to nagrywam, to jest niedziela i na pewno nie będzie live'a dzisiaj, bo dzisiaj jest finał Ligi Mistrzów. Jakoś tak stronie ostatnimi czasy od piłki. No jak tak o tym myślę, to no, finał Ligi Mistrzów, w której gra Polak, no, nie wypada przypadkiem, przynajmniej w moim wypadku, odpuścić, więc dzisiaj będę oglądał mecz. Skręć w prawo, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Kto tu postawił ten znak? Logika FSA. Wjechałeś na znak, to teraz cofaj, to jest mandat. No. Uwaga, jadę. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Dobra. Ja już nie wiem, czy nie wybrałem sobie za długiej tej trasy. No ale jakbym przerwał odcinek w trakcie, to żona przyszła. Ważne, że powiedziałem o konkursie. Trzymaj się prawej strony. I tak wybaczcie za te problemy z głosem, ale nie chcę jeszcze wyjmować mikrofonu pojemnościowego, podłączać, konfigurować. Nieważne, znajdę nową trasę. Źle pojechałem, jak ja jestem upośledzony. Nie, no teraz nie znajdę nowej trasy. O Jezus. Już się nie wycofam stąd. Tak to jak człowiek się zagada. Dużo nie nadrobię, bo tam było 900 ileś. No ale zawsze coś. Tak jest, że ja już myślę o tym, co muszę teraz zrobić, czyli o tam kończeniu remontu i po prostu trzymaj się prawej strony, a następnie tu mam głowę zaprzątniętą, a nie trasą. Zjedź w prawo. To jest też szybka trasa, dobrze, że nie mam włączonych ograniczeń prędkości, bo tak jadąc, to mógłbym nie dojechać na czas. Szczególnie jak ci moi tak się wleką. Mistrz kierownicy po prostu. No i co? Tutaj nie przejadę? Naprawdę, Boże kochany, jakie ja mam szczęście dzisiaj. Znowu powstaje pewne sławne pytanie, kto ci dał prawo jazdy? No właśnie o to chodzi, że nikt nie dał mi prawa jazdy na ciągnik siodłowy. Mam nadzieję, że teraz się uda. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Ile mamy odpoczynku? 2 godziny. Dobra, to w następnym może to zrobimy. Teraz się rozpędźmy, bo to już naprawdę nie jest śmieszne i trzeba jechać. Trzymaj się lewej strony. To jest 18k zarobku, więc to też jest fajna kaska. Nie ma co, myślę, narzekać, tylko żeby dojechać. Trasa jest niby długa, ale mamy też, jak wiadomo, przeprawę promową, także nawet możemy sobie ją oznaczyć, bo z tego, co mówił Bastuś, jest taka zmiana w mapkach. Jak sobie damy tutaj, to nam pokaże drogę do tego punktu. W drogę. Mhm. A nie, nie pokazało. No to nie wiem. Albo coś źle zrobiłem, też nie mogę tego wykluczyć. No nic, jedźmy w takim razie. Musimy włączyć, jak wiadomo, prędkość maksymalną, tak około 140. I myślę, że możemy olać mandaty. Trzeba po prostu jechać. Oczywiście jak jakąś policję po drodze znajdę, to będę zwalniał, ale... Ale dzisiaj mi się wybitnie śpieszy. Ładunek nie jest ciężki, skutery wieziemy. Powinienem się przespać przed trasą. Często robię ten błąd, że zapominam to zrobić. No ale patrzę, już taka prędkość jest bardzo przyzwoita. Będziemy jechali tak, to jest 140. 135 to raz, dwa, trzy dojedziemy. Nie wiem, czy jest spać, czy jeszcze nie. Nie, tam zaraz jest taka stacja, to na stację staniemy. Śmigajmy. Znaczy, póki mogę, wolę jechać jak jest jasno, bo tak naprawdę mam świadomość, że jak się prześpię zaraz i się obudzę, będzie tam 21 i będzie noc. A wiecie, co ja sądzę o jeżdżeniu w nocy? Zacząłem chyba z 7% albo 8%, a teraz mam już 16%. Czyli za chwilę będzie mi jeszcze silnik padał, czyli jest genialnie. Jedź prosto. Ale tam mieliśmy, nieważne, znajdę nową trasę. Ktoś tu widział jakiś taki trawnik? Ja nie, wszystko ok jest, nie? No gorzej, że uszkodziłem ładunek. No i to będzie ciężka trasa. Od samego początku pod górkę. We wtorek, słuchajcie, mam wolne. Mam tam troszkę rzeczy do załatwienia, ale myślę, że będę w stanie nagrać kilka odcinków z TSIK. Może jakiś live skoczy w ciągu dnia, zobaczymy. Może vloga nagram w końcu. Ładnie zrobiliśmy pracownicy. To mnie niezwykle cieszy, no ale też mam świadomość, że zaraz zajdzie mi kredyt. Jak dojadę mniej więcej do promu, to będzie kredytowo wtedy. Dobra, włączmy tempomat i jedźmy. Zobaczcie, w takim układzie, przy takiej prędkości tak naprawdę co jakieś 5 sekund, może nawet trochę mniej, schodzi mi kilometr, więc jesteśmy w stanie naprawdę szybko dojechać. To był ciężki zakręt. Myślę, że byłem blisko wywrotki. No dobrze, rozpędzajmy się znowu do tych 135. O, wtedy ta prędkość idzie. Wchodzimy jakieś 30 km na minutę. Prawda, jakbyśmy tak jechali całą drogę, jakby nie było żadnych przeszkód, za jakieś 15 minut dojedziemy. Chociaż nie, bo to jeszcze jest gdzieś ta... Jeszcze mamy tą przeprawę i tak dalej, troszkę będzie inaczej liczona. Trzymaj się lewej strony. Ale chyba na Kostarykę Edopu nie ma, ja jeszcze na Kostaryce nie byłem. I jak dobrze pójdzie, będziemy tam w dzień, bo też będziemy przecież płynęli. Fajnie. Zobaczmy na panelu diagnostyka, ile mam procent uszkodzeń. Czy się rozpędzać? Dobrze, to się rozpędza i nie będę lewować tempomatu. Do 140 nie, bo tu jest za chwilkę wjazd na autostradę. Zobaczmy na diagnostyce z 15 koła. 10. Jest ok. Kierzyna zrobiła pyszny obiad łososia z grzyżem. Palce lizać. Jeszcze ten łosoś był z winem białym, więc też mam wina, żeby je dopić. Jak ja się muszę poświęcać. Montpellier. Rozpędzę się i zobaczymy, jak daleko jeszcze mamy do portu. Teraz jest lekko pod górkę, nawet tych 130 kilku nie mogę. Tu, bo tutaj by się przydał ten tempomat, którego używa Bastek, tak? Taki automatyczny. Sobie ustalasz prędkość, on sam do niej dojeżdża i masz tą regulację co 5. Trzeba będzie chyba go włączyć. Ale w końcu jakoś jedzie ta ciężarówka, jednak ta zmiana silnika, zmiana skrzyni biegów to była potrzebna rzecz. No bo tyle starczmy. Starczy. Zobaczmy jak tam tą Montpellier. Ach, przejechałem już na większość drogi. Tutaj de facto w Porto Vecchio. Tutaj od razu z portu wyjeżdżamy, więc super, jedźmy. Gdyby nie te dwie autostrady, to byśmy byli już w domu, tak to troszkę gorzej. Trzeba będzie zwalniać. To była jedna. I za chwilkę będzie druga. Może teraz, słuchajcie, pierwszy raz to robię, ale skrobać fugę, wiecie, bo bo się ukruszyła. Znaczy, podejrzewam, że była źle położona, niedokładnie. I oczywiście go dookoła mojego żony wypatrzyło. I teraz muszę sobie wyskrobać kawałek fugi i jeszcze raz ją włożyć. Dobrze, że mi została, że jej nie wrzuciłem. Że człowiek się uczy całe życie, słuchajcie. Trzymaj się prawej strony. Słuchajcie, śpieszy mi się, nie? To widać. Pozytyw, że tu jest kawałkiem z górki, więc się ładnie rozpędzimy już na samym początku. I będziemy mogli użyć tempomatu. Na te 135 czy tam 7. Zobaczymy, czy jeszcze rozpędza, czy już nie. O, rozpędza się. No i trzeba hamować. No. Dobra. Takie dohamowania są dosyć ciekawym doświadczeniem, szczególnie jak się jeździ jak ja, jak pirat drogowy. Ciekawym są dlatego, że nigdy nie wiesz, czy ci się szlaban nie otworzy, albo czy ci się otworzy na czas. Taka kolizja to spoko, gorzej jakby miał wtedy niełomku. Ale rozpędźmy się jeszcze i zobaczę jedną rzecz. Jak tam sobie radzą moi kochani kierowcy? Bo wiem, że teraz zarobili naście tysięcy, ale... ilu ich było. Czy teraz jadą, czy nie, czy na przykład mogę liczyć na jakąś gotóweczkę, jak się obudzę na promie. Ale najpierw się rozpędźmy. No już patrzcie, jak te kilometry ładnie lecą. To są kilometry tak naprawdę razem z przeprawą, więc jeszcze mi zostało może 100, 150 km, może 200. Cieszy mnie to niezmiernie. Marsylia to już. Marsylia jest, myślę, jednym z miast, które chciałbym kiedyś odwiedzić. Portowe miasto na południu Francji, ponoć przepiękne. No to już chyba w ogóle nie patrzę na te przepisy. Jakbym tak jeździł w realu, to po prostu bym do pracy nie dojechał. Mhm. No dobra, tylko 400 to można. i wjeżdżamy do portu. No jakiś najazd policji. Nie było was całą trasę, to w Marsylii już dwie. Co to ma znaczyć? No, no. Superancko. Czemu tak stoisz? Z tą naczepą, byczku. Żyję na krawędzi, co? Pod górkę. 5 samochodów jednocześnie. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. 2 razy przekraczając prędkość. W sumie raz. Podwójnie. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć. Dobra, ja teraz przed tym jak ruszę, sprawdzę tylko procedur, chociaż zobaczę sam. Kredyt mi zszedł i jest nowy. Nieźle, czyli zarobili. Musieli, słuchajcie, zarobić hajs. No, takie to zarobki, to ja rozumiem, słuchajcie, jak oni zarabiają po 3000, to nie płacą wszyscy. To jest 12 koła z Halinko, 12 koła z tych, od pracowników. To tak już można żyć. Przygotuj się do skrętu w lewo. I tak naprawdę można też pomyśleć już o kolejnym garażu. To nie byłoby wcale głupie. Koniec trasy. Super. Czyli mamy dostawę zrobioną. No mała kara za uszkodzenia, ale wskoczył level idealnie. Idealnie. Bajmy tą. Potem pójdziemy w ADR-ki. 30 koła. superancko, kredyty mamy, ale tak naprawdę możemy już wziąć 300 000. Więc myślę, że troszkę jeszcze kasiorki pozbieramy, bo musimy wziąć co? 100 000. Chyba kosztuje garaż 100 000, nie? 100 000 kosztuje garaż, czy tam nawet 100 ileś, 170 kierowców, to trzeba te jakieś 300–400 000 móc zbierać, więc ja jeszcze trochę potrzebuję gotówki, ale idzie naprawdę, naprawdę dobrze i w takim ustawieniu, w takiej sytuacji naprawdę można tą moją firmę rozwijać. Dziękuję Wam pięknie za oglądanko i do zobaczenia jutro. No i czekam na Wasze komentarze do konkursu. Pa, pa!